Jeśli interesujecie się League of Legends przez dłuższy czas, na pewno macie w pamięci takie akcje, których nie zapomniecie do końca życia. To są takie wisienki na torcie. Sekundy, które powodują, że tych graczy, których widzicie właśnie na ekranie, zapamiętacie na długo. Tak właśnie powstają gracze legendy. To jest ciekawe, że zanim powstało DPS, nikt nie pomyślał, co się stanie, jak się zbierze 5 takich graczy. Ci chłopacy nie wyglądali, jakby mieli wygrać. Nosy. Urgot. Rips. Hodo. Marvek. Mało kto interesuje się historią League of Legends. Początki były trudne. Ja mam w pamięci taki właściwie praktycznie pierwszy trening, który sobie urządziliśmy z chłopakami. I było już grubo po tej godzinie, o której się umówiliśmy, że będziemy gotowi. No i była nas czwórka w lobby. Czekaliśmy na kogoś. Na Urgota. Halo, Bartek? O. Czekamy na ciebie. Ja mam przyjść do śniadania. Pamiętam, że musieliśmy improwizować i wtedy w jego miejsce wzięliśmy Angelikę. Tom od Swetra. Wiecie. Cześć Angelika. Witamy w męskim gronie. Jakbyście chcieli Angelikę w grze zawstydzić, to możecie rzucać jakieś pochlebne teksty odnośnie jej swetra. O nie! Rafa, dlaczego mi to robisz? Ja bym chciał poznać historię tego swetra. Historię tego swetra i tak nie zrozumiem. Tak, dokładnie. Nie, no po prostu po PGA żeśmy poszli sobie do pubu, tam w ekipie na piwo i Angelika miała taki sweter, który mi się później śnił i to jest mem trochę. O kurczę. Nigdy więcej nie ubiorę tego swetera. To musiał być kosmiczny sweter. Ale well played, Marvek. Teraz dziewczyna przyjdzie bez swetra. Uinkuj. Ale co nawet nie był koniec niespodzianek. Były na przykład problemy z komunikacją. Ripsu, jak tak wyjątkowo cicho siedzi dzisiaj, zobacz. Pewnie też jest zmutowany, tak jak ja. I mówi do nas, a my mu nie odpowiadamy. Wykłady! To profesjonalny team, widzę, kurde. DPS to była jedna w swoim rodzaju taka historia. Realia mogą być inne, ale ludzie będą pamiętali jako tę grupkę kumpli, co przyszła z Polski i nagle rozwaliła w ogóle faworytów do gdzieś tam topowych miejsc w LCS-ie. Lipsu, to jest saporta, o kurde. A wpadasz tu na ten voice chat, czy cisza będzie? Nie, dobra, jest. Jeszcze lekcje. No, jebać wykłady, jest. Dobrze, nie, to był wykład życiowy, to jest co innego. On chciał halpa troszeczkę od was. Ale ty jesteś taki słaby? No, nie da żadnego samemu? No to weź, ja myślałem, że taki Dream Team będzie, a tutaj pomocy potrzebuję. No dam, ale wtedy nie przejdę do was. A jaki to był sweter? O co chodzi? Czemu on taki sweter charakterystyczny? To był... Ja najważniejsze jest to, że to był tak ważny sweter, że mu się przyśnił. O, fajnie. Ten koleś jakiś pośledzony. Co robimy? Zużywamy flesza? Mam heala, no możemy za nim coś tutaj... Dobra, jedziesz. O kurwa! Nie! Strzelaj w nią. Dobrze, możesz jak flashować teraz. To wszystko było specjalnie. Ej, ja bym jeszcze został. Nie, bo tu Sylas jest. No. Pomocy! Ej, ale wy byliście tu być! Ale to jest nasz Aphelios nas tu trochę. Aha, powiedzieliście, że jesteście, ja to tak biegnę samemu. Dobra, YOLO. Nie wszedłem. Tak! Dawaj! O kurde! Nie, ej, co jest? To wygląda jakby to był kwiatek, a go nie ma. O, zniknęło. Ała! Lezu, tepnęła się tam, to ja poszuję. Szczerze, ten Fizz zrobił difference spory tutaj. Wow! Jezus, osrałem się! Ej, tam takie emocje, ja tylko sobie farmię, nawet nie wiem, co się dzieje. Teraz wiem. Ale jest, no nie wyjdzie. Ej ty kurde, my ciuramy? My bijemy. O, Sylas jest gif. Dobra, idę na bota. Zapraszam. O nine! To jest taka piosenka była. O nine! SS. Ja nie wiem, czy ona nie może tepnąć do was. Pamiętam, że już w tym pierwszym meczu zaczęło wychodzić to, że Rips to nie do końca jest materiał na support. Biegnie do mnie, hop. Ta, do Aneczki biegnie. Pa to teraz. Siemano! Pyk. Patrz, przyszedł, rzucił jeden spell i wziął. O, support wjechał. Ale jednym trafiłeś. Potrzebujecie mnie na tym Drake'u? W razie czego? Nie no, w razie czego to jak najbardziej. O! Może jest w razie czego. Dobra, ja będę miał stunę za chwilę. Lecimy. Siemamu. Teraz nie było sensu tego ulta używać. Kurde, proszę państwa, jak support kieruje. Ej, dobra, ja zmieniam kolejność, ja będę supportem. Halo?
To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. Uwaga, uwaga. Dobra, ja tu tankuję, mam stuna, bijemy dziada. O nie, nie mam wizji. Pięknie. Dobra, teraz ty chodzę. Pokaż, na co cię stać. Yo, so close! Wczoraj? Ej, patrzcie, robimy to. Ja tutaj rzucam tego. Wczoraj? No wczoraj. O kurde, oni nie? Chyba tego tak. Nie robią. Tak, wczoraj chyba, nie, chyba widzą to inaczej. Chyba tak. Ale ja widzę, że tu jeszcze będzie walnięcie. Boom. Headshot. Ale dostała bułę. Ile ty bijesz? Najlepszy gracz DPS? Nie wiem. Strasznie trudne pytanie. Ciężko stwierdzić w sumie. Ja bym powiedział, że mocorożec, bo jak on wleci i nabije na róg przeciwników, to jest easy gierka. Timo Split Pusher, co się dzieje? A co tu się ale dzieje? Patrz. Zobacz, nagrywaj to! Boże. Właśnie nie spojrzałem i nagrywałem. Wyłącz kamerę. Najlepszymi, najmocniejszymi stronami naszej drużyny jest przyjaźń, jest punktualność. Jeszcze jedną najsilniejszą stroną jest Hodo. A jest. Pamiętacie ten moment, kiedy można było wziąć Twitcha, kupić 6 Sapphire Cape'ów, stanąć obok kogoś na rynku i po prostu go spalić? Nie, tego tak. Nie pamiętam niestety, ale... A pamiętasz to, kiedy Twitch miał gdzieś tam koło prawie minuty tą niewidkę swoją? Tak. O dobra. I patrz, jeśli na początku wystarczy nie krzyczeć, a fragi same przyjdą. I czy my tak po cichutku damy radę Barona zrobić we Twitchu? Możemy zrobić nawet na głośno. Hello. I dawaj radę. Co to było? Jeżeli chodzi o takie silne strony, to może to zabrzmi gejowo, ale taką najmocniejszą stroną naszej drużyny będzie na pewno atmosfera. Przecież ja mam kurwa 4,5 kafla golda w kiełbie. On się obkupie, komu coś postawi? Kolejka dla wszystkich, panie barmanie. Cztery koła, nice. Samochód zrób z tego. No Opla byś kupił. Że cztery koła, rozumiesz? Aha, czekaj. Okay. Ale zaraz im wyjaśnię tu. Wow! Powinniśmy tam być, Hodowy. Właśnie to się tak wydaje. Dobre. Ale nie potrzeba, widzisz. Dlaczego sobie radzą. Bo ta Angelika ma 7 item. Weź miał tu kół, nie? Zaraz z niego. O nie. Dobra, ale dobijamy. No nawet nie dostałem. Elegancko. Dobra, zostaję z tobą, bo to sobie premature stun. Dobra, dobra, ale zaraz jakieś kurde. Dawaj bombę jeszcze tylko! Dobra, on jeszcze go raz zabij. Pięknie się ma. Nice. Od Miśka, a jeszcze asystę z tego zgarnę. Zabiję go, nie? O kurde. Proszę się pobawić. Będzie leczka. Co jest, czemu ja nie mogę, proszę? Aha. Ale ten skrzat strzela śmiesznie. Ja podobijam wszystkich Miśka, ale co jest? Misiek się w ogóle poddał. Ja już nie mogę skoczyć tego Ataliosa. To już musisz Angelika wskakiwać. Mam blinda, lecimy. O, nice. I nice. Baron? Baron, czy kończymy? Ja bym wolał dwa inhibitory, bo chyba możemy skończyć. Bron Jamesa. O kurwa nie! Ej, ja nie mogę trafić żadnego suna, po pani. Co się dzieje z tym? Dobra, kończymy. Ej, lepiej bez tego Urgota, nie? No! Angelika nie chce dołączyć do naszego składu? Co prawda finalnie Urgot i tak zjawił się na treningu. Był spóźniony jeden mecz. Ale mieliśmy dla niego nieciekawe wieści. Ja muszę, w ogóle się zastanawiam, skąd nick Enjoy Yourself? To jest jego interpretacja masturbacji. Co? Myślałem, że jeszcze go nie ma, nie? Serwus i sorki za zajebanie się w pierwszej gierce. Nie no, spoko, spoko. Zaszły pewne zmiany, wiesz, Urgot? Zaszły pewne zmiany, zostajesz trenerem. Nie. Pamiętam, że to po tamtej rozgrywce przyszedł ten czas. No, trzeba było to zrobić. Bye.
Na koniec odcinka jeszcze tylko szybkie info. Jeśli planowaliście w ostatnim czasie zakup klawiatury lub myszki, to na stronie Media Expert możecie zgarnąć rabat 10% na sprzęt Rokata. Wystarczy, że podacie hasło Dr. Hodo. Oczywiście link w opisie. To wszystko na dzisiaj, dzięki, trzymajcie się, na razie.